Jesus said, God bless the riders. It's Race Gang. Wyjeżdżam z Grodziska, motor mam zapakowany i jadę. Dobra, trzymaj się. Zobaczymy, co w ogóle powie o tym motorze, czy mu się podoba, czy nie. Ale za takie pieniądze chyba po kapitalnym remoncie to nie ma co wybrzydzać. 11 tysięcy, zrobiony zawias, zrobiony silnik, korba, zawory, tłok. Fajny motor, za te pieniądze wydaje mi się, że super. Dawaj, jedziemy. Jedziemy zawieźć motor mojemu koledze i właśnie kupić takiego sprzęta, który jest na pace. A jedziemy do Mr. Borkowski. Stary drifter polski. Chyba nawet mistrz polski. Wow. Yaman! Bardziej super crossowy niż to kosztuje niestety. Nie ma mleka. Nie ma mleka, ja nie chcę kawy, to ja chcę. Nie macie mleka, żeby tu dodać? Proszę. Dobra. Mam nadzieję, że mi pan nie robi. Nie, nie. Dziękuję. Koledzy. Przechodzę dalej może, dawaj na to trawę. Siema. Siema, cześć. Siema. Krzysiek. No dobra, to podjeżdżam. Ty, no i co? Jeździłeś już na tym? Tato, chyba parabola to do nieba. Tam za dom trzeba lądować. Krzysiek, gdzie ty nas wziąłeś? Nie podoba nam się tu w ogóle. Strasznie tu jest zimno. Mrzniemy. Buty mam w błocie. I wtedy tu lądujesz, dać bandę w prawo i zrobić tam jeszcze jakąś sekwencję, na przykład, że lądujesz, wybijasz się, nie? Coś takiego? I później po szerokości, a nie, ale to mówisz, po... Ale mówisz, że tamta jest dobrze zrobiona, tak, nie? Bardzo dobrze. I to wyprofilować. I to podobnie i... zrobić, mniej więcej. Tak. Tak, rozebrałem cały silnik jest sprawdzony, cylindry, był wymieniany, korba, tłok, zawory. Na świeżo. O, tak, ma tam w granicach 10 godzin przebieg. Chłodnice są proste, tylko tutaj uderzył, ale ona nie była ani klejona, ani nic, nie? Po prostu jest zapięta. Oleje, 300V motul. No co, no wsiadać i jeździć. Gładzie na zawieszeniu są w idealnym stanie, więc nie będzie ciekło. Co, te karbony są założone, no to już je zostawiłem. Aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem takich karbonów. Oleju i dopiero za jakieś 30 godzin inspekcja zaworu. A tak się nie interesuje się nic w ogóle. Jeśli podoba się masz? Gdzie? I odbierzasz nas. No, gdzieś tam do garażu idziemy oglądać jakiś samochód. Ręczny, tu jest coś zaciągnięte. Dobra, jedziemy. Lecimy bokiem. Halo. Tutaj to co gruło, znaczy to jest to mój zawodnicy rozebrany. Wiesz, mi te motory w proszku przyjeżdżają, nie? No. Bo kurde, musi być na usadzie. No to co?
No, co to jest? To jest lista? 14. 14? To jest swoja zawodnicza, nie? Aha. Co robi się? Co? Po co zebraliście? Co mi robi się? To są przygotowanie do sezonu, piaskowanie, malowanie na nowo, wiesz, żeby wyglądała tarda, nie? I tego robicie? Co to za silnik jest? Dwa jodze? Kurde. Robicie tego? Krzysiek, ja chcę BM-kę. Chcesz BM-kę? No. Ty, zobacz, skrzynka bez narzędzi. Nie, to gdzie są ma jakieś narzędzia? Kupisz mi takiego kompota. No, to raczej tego Nissana bym wolał niż taką BM-kę. Nie no, kompot sobie kupię. To jest jego, ta, jak on to nazywa, diablica. Tu Jay-Z. A to jest moto, nie? Siema. Poczekaj, do Messina to ja to zawsze biorę z Google, bo nie mam do niego zapisanego nawet. Piękny jest, co? Tak szofer mi przywiózł i wyjechał. Do Włoch chyba wyjechał. Nie, do Holandii. Na parę miesięcy. I mam to było przez parę miesięcy tyle, nie? A, no tak. Także mówię. Weź go usta tak, żeby ci nie robił. Ale ta Ukraina też jest fajna, trzeba będzie przyznać, że jest spoko. Ona jest spoko. Mi się podoba. Wygląda jak z Minecrafta. To jest taka najbardziej klasyczna. Że co Ukrainę miałeś w prezencie zrobić? Troszkę wdechu. No dobra, zrobimy. Amulet jest dobry. Tunik. To możesz zostawić ten motor, co? To 17? A ty musisz sobie apkę ściągnąć i po prostu popompować. Słuchajcie, dobra, liczymy się i lecimy, bo on musi być o 5 w tym. Jest kasa, zadowolony klient, najważniejszy. Chodź do nas, a później zrobi... Taka piękna kobieta? Tak. Kurde, motorów nie widać. No a co w tym roku? Jedziesz Mistrzostwa Polski, Europy? Nie, wiesz, to na Europę wracam. Tylko na Europę. Tylko zbroimy ten samolot, bo tak to bym go tak, wiesz, nie przybudowywałem. W lewo, w prawo? W lewo. Tak to bym go tak mocno nie przebudowywał, wiesz, ale teraz na Mistrzostwach Europy pozmieniały się trochę regulaminy rzeczy, że klatki trzeba przerobić. Aha. Tak o NASCARowo bardziej, nie? No. Dlatego rozebraliśmy ją do zera, no i wiesz, silnik tam wzmacniamy. Jest trochę tej roboty, a głównie to wiesz, budżet, nie? No. Ja się boję, jak wsiądę na motor, czy ta noga da radę, czy nie da. Co ma nie dać? Słucham? Da radę. Da? Bo powiem ci, że co trochę przyspieszę chód, to już boli, nie? No ale kurde, ale to minie. To minie. Też mnie tak po złamaniu bolało. Nie ma opcji, żebym tak z paki zeskoczył na dwie nogi. Nie ma opcji. No to co? Ja bym tak nie próbował. Na razie, jak tak mówisz, że... Pewnie. Gdzie idziesz? A ty tu zostajesz? Zostałem. A, okej, myślałem, żeby cię zawieźć. Wracamy od Burkowskiego, który polecił nas swojemu bratu w temacie kupna motoru. Zorganizowaliśmy motor za w sumie 10 tysięcy po wymianie korbowodu, tłoka, zaworów. Zrobiliśmy tam zawieszenie, powymienialiśmy opony, więc chyba motor za dyszkę, który jest przygotowany do sezonu, no to wydaje mi się, że powinien być bardzo zadowolony. No i co, ogólnie jakbyście chcieli jakiś motocykl, czy to enduro, czy motocross, to możecie śmiało do nas w tym temacie dzwonić, pisać i
możemy też pomóc, ewentualnie obejrzeć jakiś motor, jak macie już coś na oku, więc w każdym temacie motocykli dzwońcie, na pewno pomożemy i będziemy zadowoleni z tego. No, jo. Numer. Anna? 791-117-317. Yo! Ogólnie możecie pisać na Facebooku, na Instagramie i oglądajcie nas na naszym nowym kanale YouTube. Yo! Proszę bardzo. Słuchajcie, jak chcecie taką czapeczkę, czy to się nagrywa? Nagrywa. Dark Style. Piękne, ładne. Piękne, ładne, oryginalne Race Gang. To co? Robimy tak, że komentujecie nasz filmik i z komentarzy zrobimy losowanie na... Na razie pierwsze filmy to zróbmy na jedną czapkę Race Gang Full Cup. No i będzie losowała Ewelina i zobaczymy, kogo wylosuje. No, także komentujcie. Koniecznie komentujcie, tak. Jesteśmy ciekawi waszych wrażeń z naszych filmów, które nagrywa Ignaś. Ja. To na razie. My soul's hunted by depression, latex coated like protection. Through diseases catch me slipping, although some call it hex, the voodoo hex blind me poverty at the age of 18. My vocal cords engage with puberty.